Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce odwiedza. Ja nazywam się LiPli. Oczywiście tam się odpalał, w sensie chodzi Minecraft, bo jednocześnie nagrywając mapkę i w ogóle nagrywając dzisiejsze odcinki, a wczoraj sobie, prawda, na farmie Guardianów, bo potrzeba Silanternów do wielkiego projektu będzie. Ale to nieważne, nieważne, moi drodzy, łapeczka w górę oczywiście dla zasięgu, jak najbardziej. Z przyjemnością tutaj przyjmę w dużych ilościach. I oczywiście odsyłam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a gdzieś tyle mniej więcej osób oglądających serię mapek od widzów nie subskrybuje kanału, więc jesteś na pewno jedną z tych osób, jeżeli widzisz to właśnie to, co ci tutaj pokazuje. Fajnie, żebyś zasubskrybował, zasubskrybowała. Dlatego już lecimy, 3, 2, 1, go, intro! Witam, witam, dzień dobry. Jestem, o co, aha, nie, to szkło, dobra, nieważne. Jesteśmy sobie na mapeczce, moi drodzy, dzisiaj mapeczka na 1.16.5, ponieważ teraz można wysyłać mapki na 1.12.2, na 1.14.4 i na 1.16.5. I właśnie jesteśmy sobie na takiej mapeczce. Tam mamy zasady, tam mamy o mapie i o mnie. Zobaczmy sobie na początek, czemu by nie, proszę bardzo. O mnie, cześć, jestem Paweł, mój nick w grze to Pawilon12. Lubię matmę, przecinek, grać na pianinie, oczywiście, w MC. Pozdrowisz? Oczywiście, jak najbardziej, pozdrawiam cię, Pawle, bardzo serdecznie. O mapie, mapa ma 8 poziomów, nie piszę ich nazw, abyś sam je odgadywał. Na mini scenkach pod poziomami budowałem ją 2 tygodnie z przerwami, naprawdę mapa testowana przeze mnie i mojego kolegę Adama Eni. MC. Tam mamy zasady, tam mamy start, ok, zobaczmy sobie jeszcze zasady, proszę bardzo. Pokojowe zasięg renderowania, 4 sieczanków, baw się dobrze, możesz włączać GM1 i w sumie robić wszystko. I bardzo się cieszę, bardzo lubię takie zasady, mam w sumie na 16, więc myślę, że będzie ok. I peaceful jest tutaj zablokowany, nie ma problemu, jak najbardziej, tylko jeszcze gamy modę. Ja powinienem tutaj sobie to wszystko poustawić i byłoby dobrze. Ale z tego, co widzę na czacie, działa. Więc jest dobrze, o, pokojowy, dokładnie, nie wyświetlanie się koment na czacie, to na samym końcu sobie klikamy. Pięknie, ładnie, to mi się podoba, oby cała mapeczka była tak zrobiona. 3, 2, 1, start! No powiem ci, że ładnie, przede wszystkim jest ładnie, to mi się bardzo podoba. Jakby tutaj, aha, no tak, chodzenie po tym, zapomniałem. Okej, okay, dobra, gdzie mamy pierwszy poziom? Tu jest pierwszy poziom, no dobra, 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 wskakujemy sobie tutaj. Co my tutaj mamy? No oczywiście, że to będzie mini parkour, znaczy w sensie to będzie parkour. Bardzo ciekawe w ogóle kolory, widzę, że bardzo lubisz kolor niebieski, w takich barwach niebieskawych jest, ale to ogólnie ma swoje jak najbardziej plusy. Dobra. Oczywiście spawn pointujemy. Trzeba spawn pointować zawsze i wszędzie, jak robi się parkury. Dokładnie tak. Dlatego właśnie się nie kick, nie będę kikał nikogo, tylko się killnę, rozumiesz, normalnie, żeby się przenieść wcześniej. Patrz. I teraz od razu myślałem, że bez zatrzymania dam radę. Dobra. Ua, pięknie. Czekaj, wait, what? Teraz tutaj? Tak? Nie? Tam muszę się dostać, tak? Wait. Czekaj, tędy, ten, tutaj, tam, tędy, tu, czekaj, tu zaczynałem, leciałem tu, teraz tu, teraz mogę tu, to po co to by było? Kuźwa, która ścieżka jest prawidłowa? Aha, bo ja powinienem tędy, a ja wskoczyłem stąd, chyba tak, dobra, nieważne, czekaj, trochę skróciłem, ale jakby liczy się przede wszystkim, żebym przeszedł poziom, tak, a nie to w jaki sposób go przejdę, rozumiesz, tak, bo ja wskoczyłem tutaj, potem wskoczyłem tutaj, powinienem skoczyć tutaj, potem tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz wypadałoby spawn point, tak jest, dobra, lecimy dalej, proszę bardzo, tutaj jestem, dzień dobry, flyballe, ui, i... Okej, już myślałem, że nie działa, ale po prostu mi ładnie tutaj przeteleportował na kolejny poziom. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Poziom drugi oczywiście, jak najbardziej. Co my tutaj mamy? Coś z emeraldami. Czekaj, co to może być w sumie? Coś związanego z kupowaniem? Od villagerów? Wolu i chodzi? Czekaj, pokażę, co... Wow, mój Boże. Przecież to ma więcej enchantów niż to w ogóle jest potrzeba. No dobra, ale wezmę sobie. Jakby jak już dają, to bierę. A to co to jest? Co to jest? Znajdź przycisk do ukrytego przejścia, wykop tam 2 bloki emeraldów i kliknij przycisk do... menu. Muszę znaleźć przycisk, żeby znaleźć ukryte pomieszczenie, gdzie muszę wykopać 2 emerald bloki i potem muszę coś kliknąć jeszcze do menu. To nie ogarnę trochę, o co chodzi, ale okej. Dobra, szukamy guziora. Moja percepcja podczas nagrywania zawsze jest bardzo mocno zaburzona i nawet jeżeli gdzieś już ten guzik był, to prawdopodobnie go, no właśnie, no nie zauważyłem go, nie? No bo już bym go kliknął, jakbym go zauważył, to bym go kliknął, nie? Padłem do dziury. Ale se wydostanę, dobra. Musicie uważać na takie spoty właśnie na mapkach, bo wiecie, ja zaglądam bardzo często w różnego rodzaju właśnie wnęki i inne takie, no żeby wiadomo znaleźć guzik, więc no generalnie... O, jest guziczek, proszę bardzo. Okej. Poczekaj. Czy to będzie gdzieś tutaj? Dobra, coś na pewno kliknąłem, tylko pytanie, gdzie to się wysunęło? W ogóle mamy skrzynki? Nie, tutaj raczej nie. Dobra, gdzie to? Bo ja ogólnie mam kilo, w którym mogę rozwalać... Nie, to chyba to nie tu, to absolutnie nie tu. No to jest gdzieś kuźwa tutaj, no dosłownie gdzieś tutaj to słyszę, ale tego nie widzę i to jest najgorsze. Znajdź przycisk do ukrytego przejścia, wykop tam 2 bloki, okej, dobra, widzisz, jestem dzban. Mam wykopać tam 2 bloki,
Czyli to moim zdaniem będzie tu. Albo nie. To gdzie to jest w takim razie? Bo ja to autentycznie słyszę z tej strony. Serio, bo ja tu zaraz spektatorę modę wezmę. Spektatorę, kuźwa, gdzie to jest? Tu jest guzik i to się przesuwa. Cej, wait. Co? Że tu? Tak mnie Minecraft oszukał? Ej, serio? To było słychać z tej strony. Ja wiem dlaczego, bo tu jest piston, ale cała ta... To jest tak zrobione, że to jest całe okaplowanie po prostu puszczone pod spodem i ja miałem to tutaj zdać. Trolu, ty. Ty trolu jeden. A weź, co się nakminiłem, o co chodzi? Ja pitole. Strasznie przerąbane to było. Dobra, to będzie chyba quiz. Ja pitole, ale się namęczyłem. Straszliwie, dobra. Ile jest rodzajów drzew w MC1.16? Licząc oczywiście te netherowe, no to będzie w sumie więcej. To jakby nie są takie typowo drzewa, no ale w sumie, no, no ale w sumie trochę co? Lecimy. Zwykłe, akacja, dżungle, sprus, dark, jasne. To masz już 6, crimson i warp. No to 8 moim zdaniem wychodzi. Dokładnie tak, elegancko. Ile jest rudy w MC1.16? Ojoj, tu będzie ciężko. Poczekaj, rudy w... No bo liczyć... Netherowe złoto to w sumie też jest złoto, nie? Więc liczymy normalnie tak jakby było, czekaj. Chyba wciąż 7? Coś mi nie pasuje, że 7. Coś pominąłem. Żelazo, złoto, diamenty, emeraldy, węgiel, redstone, lapis, kwarc. 8. 8. 8. Bez... Nie! Czekaj. Coś dwa razy po... Jednak 7. Dobra, czyli dobrze za pierwszym razem. Nieważne. Jak mam na imię? Paweł, Piotr, Patryk. Paweł. Let's go. Jaki jest mój nick w MC? Poczekaj właśnie, czy to było z małej, czy to było z dużej. Mamy pawilon 21, nie, to było 12, o ile się nie mylę właśnie. Tylko, że... wziąłbym z małej. No! Kurczę, no z dużej. No to różnica jest mała dosyć, nie? Jakby tutaj bez przesady. Ej, dobra, czwarty poziom teraz, co my tutaj mamy? To będzie latanie elytrum. To będzie latanie elytrum, so much. Dobra, proszę ja ciebie, dawaj mnie te elytrę. Proszę bardzo, unbreaking, mending, silk na czwarty aspekt. Po co te enchanty? Te niektóre to ja nie wiem, dobra, ale uwaga, czekaj na F5, może będzie lepiej. Lecę, wow, shit. Ten. Co? Nie, tego nie było. Nie, absolutnie w ogóle. Lecę. Opa, przeleciałem normalnie. Patrz, widziałeś to? Gdzieś? Ui! Au. Ha! Jest, wylądowałem, żyję. Oh yeah, let's go. Tak jest, robimy to. Dobra, poziomy piąty, let's go. Co my mamy tutaj? Replika? I think, że replika? Chyba replika. Tak jest, replika. Kuźwa, ja się znam normalnie. Dawaj ten netherite pickaxe. Tutaj, że skończyłem, dobra. Oczywiście mordeczkę jajową robimy, bo czemu by nie. Ale fajnie, bo mimo wszystko dzięki temu, że mapki teraz są na te nowsze wersje, jednak wizualnie można się tutaj nieco bardziej też pobawić, no bo po prostu są nowe bloki, nowe połączenia tych bloków i to jest bardzo fajne, bardzo sympatyczne, mnie się to bardzo podoba, bo zawsze coś nowego dla... zawsze coś nowego dla oka, więc... Podoba mi się to jak najbardziej, fajnie jest tutaj wszystko zabudowane, nie tak jakby na odpierdziel, tylko tak ładnie, ja to szanuję, ja to bardzo, bardzo, bardzo szanuję. Dobra, co mamy tutaj, coś tu będzie kolorowego, o mój Boże. Ale też mamy szkło w ogóle tutaj kolorowe na ziemi, to jest akurat bardzo fajne i to bardzo pomaga. Bo mamy dodatkowo taką troszeczkę jakby podpowiedź ze strony autora, że nawet nie musimy się typowo patrzeć na ścianę tutaj. Ale to jest bardzo spoko, mnie to odpowiada, mnie to pasuje, ja się kłócić nie zamierzam. Nie wiem, czy to przyspieszę, czy nie, prawdopodobnie tak. Chociaż w sumie, czekaj, przyspieszę to na odcinek, jak będzie montowany, ale nie będę tego przyspieszał na filmie dla wspierających. Bo wiecie, dzień później, czyli jutro, wrzucam tą samą mapeczkę oczywiście, tylko bez absolutnie żadnego montażu. Więc jeżeli chcecie dodatkowy, bonusowy content, móc sobie obejrzeć, na przykład jak będę teraz nagrywał jakieś przechodzenie Minecraft, kurczę, chcę zrobić, to na przykład będziecie mieli, nie wiem, 2,5 godziny, czy tam ile nagrywam na przykład surowego materiału, a z tego wiadomo, wychodzi odcinek taki 15-20 minut na przykład. Więc myślę, że warto ogólnie, jak się ktoś z was zastanawia, wesprzeć, bo to masz 5 zł kuba na miesiąc. I normalnie możesz sobie dodatkowe filmy, zapisy live'ów oglądać i dużo, dużo, dużo różnych fajnych innych rzeczy. Więc polecam oczywiście serdecznie. Dobra, i teraz poczekaj, bo tu był poziom, wait, czekaj, teraz byłem, tak, tu była ta replika, czyli teraz muszę tutaj, okej, dobra, tu mamy poziom szósty bodajże. Chyba miało być 8 poziomów, a z tego co widziałem tam na dole to było, że koniec, ale chyba jeszcze z drugiej strony może coś będzie, może coś przegapiłem, nie wiem. Labirynt nie jest trudny, spokojnie. Gdyby coś, to go pomiń. Postaraj się nie używać F5. Dobrze, nie ma problemu, bordeczko, rozumiesz. Lecimy, nie w lewo, czekaj. Bo wy mówicie w prawo, dobra, no to go w prawo. Go w prawo, normalnie, go w prawo. Może nie cały czas w prawo, ale może teraz trochę w prawo. I teraz trochę bardziej nie w prawo, trochę w lewo, ale w sumie w prawo. Nie, jednak się cofnę, może w lewo, może w prawo. I w prawo, i w prawo. No i się cofnąłem, także to nie wyjdzie. To ja źle kierunki dobieram. I to nie może być cały czas w prawo, bo
bo to nie wychodzi. Nie, no ślepy załóg, nienawidzę ślepych załóg. Po prostu to jest ślepe załóg w labiryncie, to jest najgorsza rzecz na świecie. Nie lubię ślepych załóg. Ja pitole, co kolejny ślepy załóg. Nawet nie wiem, czy to będzie guzik na końcu, czy to będzie całe pomieszczenie. To jest zawsze taki stres dodatkowo, że nie wiadomo, jak będzie wyglądała meta. Czy to będzie płytka, czy to będzie guzik, czy to będzie tabliczka gratulacje, czy to będzie coś innego. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, halo? Jest! A jednak guzik, widzisz, prosto na twarz. A, bo tutaj mamy poziom 7, dobrze, czyli... A, no tak, bo tu mamy po 4. Ale w ogóle bardzo ciekawie rozmieszczone, podoba mi się, jak to mniej więcej wygląda. Bardzo ciekawe lobby swoją drogą. Także bardzo super, jak najbardziej na plus. Tu będzie strzelanko do celu, jak nic, normalnie znam się na tym. Uwierzcie mi, co mamy tutaj jakiś... Nie, dobra, Infinity, już myślałem, że tam będzie 20 tysięcy enchantów na zasadzie super duper aim. I jeszcze potrójne strzały i jeszcze inne rzeczy. Czekaj, czy ja mogę... O, może stąd, właśnie, widzisz, tu między tymi, troszeczkę wyżej. Jak się tak... O, pięknie! Jak się tak przybliża, to wcale nie jest aż tak łatwo typowo trafić w guzik. O, proszę bardzo, pierwszym, kurde, normalnie. Wtedy jak się przybliża, bo wtedy jest taka... taka gładkość tej kamery i przez to nie można tak ładnie, sztywno, powiedzmy, ustawić się w jedno miejsce. Nie, no, że ja nie trafiłem tego za... Nie, no, że za drugim nie trafiłem. Nie, no, że za trzecim nie trafiłem, no. No, 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 nie róbmy se jaj, no, panie, no, przecież ja jestem mistrz strzelania. No, właśnie, widzisz, teraz mi wyszło za pierwszym i teraz pyk za pierwszym. Żartuję, za drugim. O, za drugim jednak, widzisz? Teraz poziom tutaj, bo trochę te teleporty dziwacznie działają przez to, że tutaj te poziomy tak góra-dół są. Nie ma tragedii. Dobra, tu będzie déjà vu, to będzie déjà vu 100%. Fajnie swoją drogą, że tak... jak spadnie, jest to w piszkil, nie ma problemu. Fajnie, że są zrobione takie miniaturkowe też poziomy, ale w troszeczkę w innej formie. Mnie to odpowiada. Déjà vu, jadę sobie łódeczką tu, trzeba zwolnić, bo zaraz spadnę tu na podłogę. La la la, na 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 na. Ostatnio mi się bardzo przydało umiejętności déjà vu na singlu, jak transportowałem Shulkera. Kto wie, ten wie. Kto tam był na ostatnich live'ach, ten wie, co się działo. A naprawdę działo się sporo. W ogóle zapraszam na lewiki, bo teraz bardzo często streamuję. Zresztą zawsze często streamuję. I najczęściej streamuję w godzinach tam gdzieś 16, 17, tak sobie zaczynamy lewiki. No i na przykład tak jak dzisiaj widzicie ten film, to raczej lewika nie będzie na tym kanale oczywiście, ale będzie za to na głównym. No i na przykład w tym samym czasie Akiri też będzie u siebie robiła live'ika. Nie z Minecrafta. Tak się zagadałem o tych live'ikach. Tak chciałem hamską reklamę zrobić, że zapomniałem o najważniejszym, czyli właśnie o przechodzeniu déjà vu. Także na pełny! Let's go! No i pięknie, teraz mamy to rozumieć. Także możecie wpijać spokojnie i do mnie, i do Akiri na lewiki. Dużo, dużo fajnych rzeczy, gier i tak dalej. Naprawdę, mogę wam szczałom spokojem i takim doświadczeniem moim YouTube'owym polecić na pełnej déjà vu, let's go! No nie, no zatrzymałem się na płotku, come on! Déjà vu, jadę sobie na pełnej to! La, 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 la. Let's go, dobra, teraz już to mamy. Co tam jest, co? Uwaga, awaria na wierzchni. O, ty kurczę, ja to miałem przeczytać jadąc taką prędkością, a nie ma opcji. Autor mi pozwolił, okej, okay, nie możecie się do mnie pruć, autor mi pozwolił. W ogóle tu wszędzie netherite te bloki. Dobra, i tu byśmy mieli koniec, tak? Czyli to będzie totalnie koniec mapy, czy coś jeszcze? Surprise'ik jakiś na koniec, coś? Dzięki za przejście mojej mapy, oceniłem i wysłać pozdrowienia dla siebie, Akiri i piesków. Dziękuję bardzo za pozdrowienka. Również się pozdrawiam. Bardzo miło, dziękuję. Redstone Block TNT, proszę bardzo, i kreatywę. Bardzo fajna mapeczka. Bez błędów przede wszystkim, jak najbardziej. Przyjemnie mi się w nią grało. Humor mi, powiedzmy, poprawiła. Ładnie zrobiona, jeżeli chodzi o lobby. Na pewno coś takiego rzadziej spotykanego. No i to, że mimo wszystko jednak te nowe bloki, bo 1.16.5 wersja, więc bardzo fajnie. Gadam strasznie szybko, gadam strasznie dużo. Pewnie zaraz padnę po tym odcinku, ale myślę, że będziecie zadowoleni po obejrzeniu tego filmu. I tak jak mówiłem, zapraszam na linki i tak dalej. I tak dalej. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam podobał. Zostawcie masę łapek w górę, subskrypcji, komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się już w przyszłych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, miłego dzionka i wysadzanko, rozumiesz? 3, 2, 1 i do następnego. Cześć, cześć. Hej, hej.